Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym już vlogu. Dzisiaj mamy wtorek i generalnie, słuchajcie, u nas na Pomorzu troszeczkę się zmieniła pogoda, bo ostatnio tak nie ma słońca jak gdyby. Wczoraj był dość ciepły dzień, ale dzisiaj już znowu jest słońce za chmurą. Na razie nie pada, ale z tego co widziałam w pogodzie, no to jest taki zamiar. Jest taki zamiar. No dobra, nieważne, jest po godzinie 10 i my właśnie co niedawno wstaliśmy, także będę się później z Wami łączyła, informowała i rozmawiała. Witam w kolejnym vlogu. Ty też będziesz wysiadał, wszyscy wysiadamy. Przyjechaliśmy teraz z chłopakami, bo jest jeszcze u nas już teraz Oliwier i z Alanem. Przyjechaliśmy właśnie do Emki, żeby tutaj ogarnąć parę spraw. Będziemy coś tam Wam pokazywać w międzyczasie, a pogoda u nas właśnie jest taka teraz. Czyli nie jest generalnie zimno, a to jest, bo jest dość fajnie. A to jest dla mnie. A co jest dla Ciebie? Tak. No ta piłka może, którą trzymasz? Może być? Nie. No dobra, to zaraz zobaczymy. No i jest generalnie ciepło, tylko że nie ma słońca, ale z rana już padało, bo jest mokro i musiałam jeszcze, zanim wsiadłam do samochodu, oczyścić buty wszystkim, bo oczywiście wszystkie były w błocie. Zobaczymy, co będzie dla Ciebie. To do później. My już jesteśmy w domu z chłopakami. Chodź, Oliwier, pokażesz, co sobie kupiłeś. No chodź, siadaj tu z boku. No, co no. Farby do włosów. Bo co chcesz? Pomalować włosy na niebiesko. Ale tylko górę, tak? Tak. No zobaczymy, jak mu wyjdzie, bo on ma taki ciemny dosyć blond. Czyli powinien wyjść taki tutaj mniej więcej, jak tutaj jest, taki troszeczkę ciemniejszy. I co jeszcze słuchałaś? I dwie gry. Dwie gry w jednym opakowaniu w Empiku. Jeszcze dwie dychy za grę można dać, nie? A co to jest za gra? Jak się nazywa? Euro Truck Simulator. Aha, no dobra. Na laptopa. To będziemy dzisiaj farbować ogólnie jemu te włosy. To jest taka, farba zmywalna, ja Wam nagrywałam w ogóle też test tej różowej farby i zobaczę, może nagram też osobny film po prostu z Oliwierem tutaj na ten kanał pod tytułem, wiecie, farbowanie dzieciom włosów na wakacje. Ciekawa jestem, jak u niego się to utrzyma, dlatego że mi utrzymało się to do jednego mycia, Oli się to utrzymało bardzo długo, nie chciało jej się to w ogóle zmyć. Tak jej weszło mocno we włosy, a zobaczymy, jak wejdzie Tobie. Ogólnie ten kolor niebieski jest naprawdę bardzo ładny. Taka żywa, taki żywy, głęboki granat, coś takiego. O. Ładny. Zobaczymy, jak wyjdzie w końcu na jego włosach, bo nie będziemy ich ani wcześniej rozjaśniać, ani nic. Dlatego, że on ma już rozpoczęcie roku 12 sierpnia, dlatego nie może mieć... wiecie, zbyt długo tych włosów, jak gdyby. No i tu jest niby właśnie do 2 tygodni. Tylko, że jemu ta farba też starczy. To jest taka farbka właściwie, o, na dłużej. A ten kolor nazywa się Indigo Hair. Uuu, to ładny kolor indigo. Cześć, dzień dobry, witam. Jest, słuchajcie, kolejny dzień. Wczoraj nie zakończyliśmy tego dnia, ale... Farbowaliśmy Oliwierowi włosy, ale to już widzieliście, bo nagrałam po prostu osobny film i ten kolor tak, no nie wyszedł w ogóle, no on wyszedł bardziej zielony niż niebieski, ale myślę, że to przez po prostu ciemne włosy Oliwiera i z tego co kojarzę, to chyba kolorysta ma też takie farbki w niewielu niestety kolorach, ale właśnie do brązowych włosów może to być. Ja się dam do kogo przyjdą goście? No nie.
A do ciebie zaraz przyjdą goście. No dobra, no to jak przyjdą, to okej. Okay. Zobaczymy zaraz. Nie widziałam się. Co? Nie widzę mnie. Nie widzisz się, a teraz się widzisz? Teraz się widzisz? Nie, przyjdą goście. Zaraz przyjdą goście? Nie. A posprzątałeś w pokoju? Nie. No to jak mają przyjść goście? Jak taki bałagan. Kto zrobił bałagan? Nie idę. Oliwier, w pół do trzeciej. Okej, ważne, że się ubierasz. Nie idę, nie. Nie widzisz się? Nie. No to musisz się tu przysunąć. No chodź. Ucinamy. No dobra, już starczy. No już starczy. Jeszcze. A co to za goście będą? Daci. Daci. Kto? Piesek? Tak. Kto jeszcze? Jaka babcia może do ciebie przyjechała? A jaka? I jak? I kto jeszcze? Ciocia. Dziadzia. Wysoko tych nóg. I kto jeszcze? A Marika? Tak! Chciałbyś też, żeby Marika przyjechała? Tak. A kto u ciebie jest teraz w domku? Oliwier. Oliwier, aha. Jeszcze też. I kto jeszcze? Goście. Goście jeszcze? Ja się tam goście. Chodź, Oliwier, pokaż swoje włosy. On taki jest sztucznie skromny, bo wiecie, on lubi być przed kamerą. Zobacz, zobacz, jak się wybrałeś przed kamerą. Co to jest taki biały w kropkach? Co ty robiłeś? Jakbyś tak się po prostu korektorem ktoś by cię prysnął. Masz pełno białych kropek wszędzie. Ja się nie wiem, o co to może od ściany. Jest, nie ma białej ściany. No ja też nie wiem. Powiedz, jak ci się podobają włosy. Podobają mi się bardzo. To było takie bardzo oficjalne. A tak normalnie? Ciekawe, jaki będzie ci się po wypłukaniu jeszcze. No, bo takie są zielone, nie? Niestety, ale rozjaśniać nie będziemy. Właśnie opublikowałam film z Oliwiera właśnie włosami. Zaraz zobaczymy, czy będą jakieś komentarze. Oliwier też jest bardzo ciekawy, ile będzie lajków, ile będzie komentarzy. Jest strasznie też tego ciekawy. Okej. Dobra, to będziemy chyba kończyć dzisiaj tego vloga. Jeżeli coś będzie się jeszcze działo, to będę się do was odzywała. A jeżeli nie, to właśnie tutaj skończymy tego vloga. Powiesz papa, synku, powiedz cześć wam wszystkim. Papa. Powiedz cześć wam wszystkim. Cześć mam wszystkim. Ślicznie. I teraz Oliwierek tak powiedz. Cześć wam wszystkim. Pa.